Cześć widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale ocenimy sobie Wasze tak naprawdę inwestycje ekwipunki, a w zasadzie bardziej inwestycje. No ale przed tym wszystkim chciałbym Was zaprosić na Discorda, gdzie trwa aktualnie konkursik na 20 PSF kart. Zapraszam, link w opisie. Przy okazji, jakbyście chcieli podesłać swoje ekwipunki, to macie kanał oceniania ekwipunków. A na dobitkę, jakbyście chcieli sprzedać swoje skinki, również zapraszam do mnie, lub też kupić Buff Balance, również Wam go sprzedam. No i dobra, wracając tak naprawdę do głównego materiału. MKG5 Zacznijmy od Ciebie. Masz ekwipunek za 707 RMP, spoko, fajny ekwipunek budżetowy, nie jest zły troszeczkę kapsułek z Antwerpu, troszeczkę skrzynek z tego co tutaj możemy zaobserwować klaczy, troszeczkę kapsułek z Antwerpu kontendersów, troszeczkę tutaj, o, ho, o, ho, ho, Buster, Buster Sztokholm Troszeczkę skrzynek tak naprawdę załamania, trochę snake'ów No, fajne, fajne, mi się to osobiście podoba, ale szczerze wolałbym się chyba z takim budżetem skupiać jednak na papierkach, nieżeli skrzynkach Wydaje mi się, że zrobią lepsze po prostu procentówki Chociaż to jest tylko i wyłącznie moja opinia, drogi widzu Wiesz, możesz mieć swoją, no, nie zabraniam Ci jakby nie patrzeć Ale no te papierki w postaci chociażby niebieskich z Antwerpu są dość fajne Jeżeli chodzi o fioletowe i nice, również nie jest najgorszym wyborem Outsiders też o, troszeczkę nawet w autografii widzę tutaj poszedłeś, jest Fallen, jest Sharks, Copenhaga Flames Chociaż ta Copenhaga Flames troszeczkę chyba bezsensowna, bo się powtarza w Sztokholmie I dosłownie mają identyczne te papierki Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tak jest Chociaż nawet dla Ciebie to sprawdzę, drogi widzu. Wejdziemy sobie po prostu na Steama Zrobimy tak i zrobimy tak, tak, tak Klikniemy Enter I zobaczmy, czym to się różni Hmm... Ceną to na pewno... Um, czymś poza tym, napisem, no tak kurczę no tak, kurde, tak, no właśnie, właśnie, tu jest ten problem. To jest prawie, że identyczne, jak nie identyczne, więc cenowo, no, no właśnie, no, bynajmniej wiesz o co mi chodzi, drogi widzu. Trochę Interza, trochę tak naprawdę Hobbita Axela, no fajny, fajny, fajny ekwipunek. Troszeczkę pod ryzyko, troszeczkę pod bezpieczną inwestycję na long term. Spoko, daję tutaj ósemeczkę. ósemeczka dla ciebie MKG5, Fajnie, fajnie, o tu nawet Team Fortress był grany z tego co widzę, fajnie, czemu by nie No dobra, przechodząc tak naprawdę do następnego ekwipunka, ekwipunku, przepraszam, Hacker.pl 758 No już ekwipunek za 932 RMB, więc troszeczkę droższy jakby nie patrzeć Również spoko inwestycje, zaczynamy tak naprawdę od Antwerpu oraz paszek suwenira z Paryża Czemu by nie, troszeczkę tu crafty są widziałem, oj, oj, oj szkoda, że potarte Fajna, fajna wlepka VirtuS Pro. Troszeczkę tutaj autografów z tego co widzę. No, snufi koszmarów, może z dropów, może nie. Zobaczymy. Tutaj jeszcze są fracture cases, y, snake bites. Y. Spoko. O, i również są papierki. Bardzo fajnie. O, i paryż pod ryzyko. No, czemu by nie? O, Imperial, Spoko również. Troszeczkę tu nawet jeszcze oczem Movie Star Riders czy papierki. Dość drogie są nawet te Movie Star Riders, jakby nie patrzeć, ciekawe Eternal Fire, tylo. O, spoko, no. 12 lut jest bodajże chiński rok, a albo w lutym po prostu. A 2024 to jest jakiś rok smoka albo jakieś coś takiego. Może, może Chińczyki będą szaleć za tak naprawdę naklejkami w CESie, nie wiem. Zobaczymy trochę Ninjie, trochę Outsiders, trochę Mouse. O, Mouse w ogóle, Mouse Glitter to jest ciekawa rzecz, bo to jest tak naprawdę pierwszy glitter mouse bez tła. Ogólnie w ogóle pierwszy glitter mouse. No bez tła, bez tła, bo w Rio chyba nawet już mieli. No to, to jest akurat fakt. Sharksy. Astralis Kopen. o oni znowu Copenhagen Flames. Albo to jest ten sam widz. Ja, ja już nie wiem, coś mi się tu wali w tej głowie. Nie no, to nie może być ten sam no nie, to nie jest ten samica, a też, też papierki z Copenhagen Flames. Jak już chcecie kupować papierki z albo z Antwerpu, albo tak naprawdę ze Sztokholmu, które się powtarzają, to polecam, polecałbym tak naprawdę jednak iść w Sztokholm, bo powinno ich być mniej po prostu. No bo od 7 miesięcy wcześniej był ten event, co nie? Trochę Imperiali z Rio, trochę Apexus z Paryża, o magazyn, mag no papier wariacie. No nie wiem, no fajny ekwipunek, troszeczkę ryzykowny, troszeczkę bezpieczny. 6,5 tak szczerze mogę dać od siebie fajne, 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 nie najgorsze no i tak naprawdę kończymy na, na lampie 6668 rmb, więc już jest przeskok tak naprawdę ogromny możemy tutaj troszkę skinków zaobserwować, chociaż troszkę, w sumie to tylko dwa jedno losowe holo z imperiali, jedno losowe holo z jt, jedno losowe holo outsiders troszeczkę tak naprawdę suvenir paczek suwenira Tutaj jakiś holo spirytu ze Sztokholmu, z Astralis, to jakiś nawi, folia to są bodajże, bo na folio to tak, na folie bo na holo to nie wygląda. O Godsend, w ogóle Godsend jest genialny, ta naklejka jest sama w sobie bardzo ładna najmniej mi się podoba, nie? możecie dać widzowie znać co wy o tym sądzicie o jest tu taki jakiś interzik troszkę jeden też losowy, trochę, trochę Sztokholmu trochę dalej folii ze Sztokholmu, dalej Sztokholm, kandydaci bardzo fajne, kapsułka IMO lepsza dużo niż challengersi tak naprawdę, zwłaszcza że 7 drużyn się nie powtarza na 8 tylko Fejs się powtarza w Paryżu o idziemy dalej, jest Furia folie, no kolega ewidentnie tutaj folie lubi jakby nie patrzeć, jest również Antwerp kurcze, Sztokholm Navi Folie dalej ze Sztokholmu No tutaj już taki ekwipunek dość w sumie ryzykowny, jakby nie patrzeć Bo to pytanie, czy gracze tak naprawdę polubią te folie Dużo miał tych folii O, tyle to nawet spoko, tutaj glitterki tak naprawdę z Anferpu Astralis bardzo fajne Outsiders, o trochę glitterków Kopenhagi Również jakby nie patrzeć, to są pierwsze i ostatnie glittery Kopenhagi, więc to też jest ciekawe Szkoda, że one tak naprawdę są takiego koloru Że nie są one czerwonego albo takiego bardziej pomieniowego, nie wiem jak to nazwać, IHC też spoko ostatnio odbiło z tego co pamiętam, fajne, no taki ekwipunek, taki ekwipunek pod ryzyko, trochę, trochę też bezpieczny na long term, ale widzowie, z tego co wiem, to ten widz jest multimiliarderem, bo ma w magazynie aż 301 kapsułek z Katowic 2014 roku, 2014 rok legendy, Czajcie? ile to w ogóle jest teraz tak warte? No, multimiliarder 301 Razy tak chyba średnio 20 tysięcy, no to liczmy 80 tysięcy na polskie, no tak 24 miliony złotych, nie? No fajne, fajne, te, też bym chciał, zazdro widzę, zazdro. Fajny kwipunek, no ale niestety tutaj w sumie ryzyko jest jakieś, dobra, dam ci też takie 7, 6,5, 7, bo ryzykownie jest, masz jednak te kat. No dobra, 8, 8 za te tak naprawdę Katowice 2,14, bardzo fajne. Zazdroszczę ci tak szczerze, cieszę się i zazdroszczę z jednej strony, no bo kurde, 301, każdy by tyle chciał mieć, nie? Dobra, dajcie znać widzowie, co wy sądzicie o tych ekwipunkach, trzymajcie się, no i cześć.